Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Grudnia 2018 roku w Warszawie w wieku 62 lat, zaopatrzony świętymi sakramentami, odszedł od nas profesor Romuald Dębski. Przychodzimy dzisiaj do kościoła, żeby dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które zostawił wśród nas, wśród swoich pacjentek, wśród swoich bliskich, rodziny i z prośbą, żeby miłosierny Bóg przyjął Pana doktora do swojego królestwa. Śmierć pana profesora miały miejsce w czasie, gdy Kościół szykował się do Wigilii, do Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to oczywiście święto narodzin Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. To jest w dalekim Betlejem. To jest czas, kiedy Kościół świętuje jedną z największych tajemnic w historii świata, wcielenia, to, że Bóg stał się jednym z nas, w Jezusie Chrystusie, Synu Maryi. To rzeczywiście wielki przełom, kiedy uświadamiamy sobie, kim jest Bóg i kim jest człowiek. A jednak Jezus wybrał to miejsce, Bóg wybrał to miejsce, nasze człowieczeństwo, żeby spełnić wolę swojego Ojca, wolę Bożą. To jest jedno z podstawowych zdań, które Kościół wypowiada i na Boże Narodzenie, i w różnych innych ważnych sytuacjach przełomowych. Bóg stał się jednym z nas po to, żebyśmy my mogli stać się dziećmi Boga. U ojców Kościoła znajdziemy nawet dzisiaj rzadko przywoływane słowa, żebyśmy mogli stać się Bogami. Może to już jest na wyrost, ale dziećmi Boga. Jak rozwija się to życie dziecka, to wiecie wy najlepiej, lekarza tutaj obecni, matki tu obecne. Sięgam do książki pana profesora. Tak się ta książka rozpoczyna. Pozwólcie, że przeczytam. Dziennikarka pyta profesora, od którego momentu jest człowiek? Odpowiedź profesora. Od początku, od razu jest człowiek. Nie mam żadnych co do tego wątpliwości. Jest na każdym etapie, kiedy komórka jajowa łączy się z plemnikiem. Myślę, że wdawanie się w embriologiczne kwestie nie ma tutaj żadnego znaczenia. Jeżeli będziemy obserwować rozwój zarodka, to na początku będzie fragmencikiem tkanek, potem szybko będzie miał bijące serce, nogi, ręce, głowę. To tylko kwestia czasu. To słowo pana profesora. I to dotyczy każdego z nas. I to dotyczy też Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Syna Maryi, urodzonego 2000 lat temu w dalekim Betlejem. A jednak rodzą się pytania, czy te narodziny w jakiś sposób odróżniają się od każdych innych narodzin. Bo przecież dzisiaj pytamy, kto jest matką, to jest widoczne dla nas, ale pytamy się, kto jest ojcem tego dziecka. Kto jest ojcem Jezusa Chrystusa? Poszukujemy tego DNA. W jaki sposób go możemy odnaleźć? Współcześnie oczywiście bada to nauka. Myślę, że jednak te poszukiwania niewiele by nam
pomogły. U tych samych ojców Kościoła znajdziemy ciekawą odpowiedź, że tym DNA, choć tego dosłownie tak nie nazywają, jest chrzest, który przyjmujemy. Przez chrzest Bóg wnosi w nasze życie jakąś przestrzeń, która do tej pory była przed nami zamknięta. Przestrzeń Bożą, którą właśnie odkrył Jezus Chrystus, Syn Maryi. I to jest ta droga, którą podąża Jezus Chrystus i podążamy my, chrześcijanie. I dzisiaj przy tych świętach, bo przecież zbliżamy się do Trzech Króli, cały czas jest ten czas Bożego Narodzenia, ale też przy pogrzebie przypominamy sobie. Kiedy tę prostą zasadę wcielenia, prostą, może to złe słowo, bo przecież jakby próbujemy to poznać przez prawie 2000 lat i łamiemy sobie głowę, jak to było możliwe pod tchnieniem Ducha Świętego, życie pod sędzem Matki Bożej, Miriam z Nazaretu. Kiedybyśmy to próbowali przenieść do rzeczywistości, która nas otacza, to pozwólcie, że wspomnę harcerzy, którzy przywożą od kilku lat światełko z Betlejem. To światełko potem zapalamy w naszych domach, widzimy też to światełko choćby w naszym ratuszu i również pasterkę tę przenocną odprawiamy przy świeczkach, które zapalamy właśnie od tego światła przywiezionego przez harcerzy z dalekiego Betlejem. I rodzi się proste pytanie, jak odróżnić światło przywiezione z Betlejem od tego, które ktoś zapali zapalniczką, czy zapałkami, czy w inny sposób. Jest to niemożliwe. I to pokazuje stopień trudności, w jaki sposób możemy odnaleźć Boga we współczesnym świecie. Gdy spojrzymy na choinkę, szczególnie w okresie świątecznym, widzimy tam całe bogactwo ozdób, prezentów, gości, radości, ale mamy prawo spytać, gdzie jest to jedno światło, które wskazuje na Boga, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jak je odkryć? Czy musi przyjść w naszym życiu noc, tak jak przychodzi noc betlejemska i zapalamy te świece tutaj w naszym kościele i sprawujemy tę pasterską mszę świętą? Kiedy próbujemy do tego pytania powrócić, jak odnaleźć to światło jedyne, którym jest Bóg w tym kolorowym świecie reklam, kiedy każdy jakby doprasza się, wybierz mnie, pójdź za mną, kup mnie, przytul mnie. To są wszystko okrzyki tego świata. Jak jest możliwe dostrzec, zobaczyć to jedyne światło? Jedyne światło Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. Myślę, że musi przyjść noc, tak jak zresztą patrzymy potem na życie Jezusa, na te 33 lata nauczania, potem śmierci, w opuszczeniu i zmartwychwstania. Przychodzą te etapy. Chcielibyśmy, żeby ten etap przyszedł wcześniej. Przecież samo wcielenie, Boże Narodzenie by nie wystarczyło w tej historii zbawienia, w tej historii świata, której doświadczamy przecież i my. A jednak widzimy drogę Jezusa i widzimy drogę chrześcijan, że my również przechodzimy, musimy przejść przez jakieś doświadczenie nocy. Kiedy, przepraszam, że do tych choinek się odwołuję, ale widzę, jest jeszcze przed oczyma i wy również je dostrzegacie. Co się dzieje z tymi choinkami za kilka dni, kiedy już opadną te prezenty, kiedy uschną igiełki, wyrzucamy je na śmietnik. I kiedy je dostrzegam na śmietniku, wyobrażam sobie, że Bóg musi kochać te choinki, które są takim symbolem naszego życia, bogactwa, aktywności, ale czy bardziej nie kocha tych uschniętych, wyrzuconych na śmietnik, kiedy właśnie jesteśmy opuszczeni, kiedy doświadczamy choroby, osamotnienia, śmierci, docieramy się o śmierć. I to jest dopiero cena, w której możemy
dostrzec to jedyne światło, którym jest Bóg. Dzisiaj, kiedy gromadzimy się tak licznie na pogrzebie pana profesora, to jak na każdym chrześcijańskim pogrzebie, patrzymy na Słowo Boże, wsłuchujemy się w te teksty, które słyszeliśmy przed chwilą, które noszą nadzieję jakąś w życie, myślę, że w większości z nas. To jest jedno, to jest Biblia i Słowo Boga, które ciągle ma swoją aktualność pomimo upływających lat i wieków. Ale jest też drugi wymiar, jest nim życie pana profesora, które też jest Słowem Bożym wpisanym w jego życie. Czy te dwa słowa tworzą jeden spójny obraz? Tego nie wiem. To wiecie wy, rodzina, przyjaciele, synowie pana doktora. W każdym razie dzisiaj też nasza modlitwa skierowana jest do tych, którzy żyją. Myślę, że często możemy usłyszeć, nie wiem, jak mądre kazanie, ale dopiero śmierć kogoś bardzo bliskiego jest najważniejszą, może być najważniejszą katechezą naszego życia. Chciałbym bardzo, żeby taką katechezą było życie waszego taty, bo przecież pan profesor doczekał się 5 wspaniałych synów. Dla waszej rodziny, dla pani doktor, pani Marzeny, dla babci Doroty, dla pacjentów, żebyśmy umieli właściwie odczytać nie tylko Słowo Boże, ale właśnie Słowo Boże zawarte w aktywności, w życiu pana doktora. Dzisiaj więc gromadzimy się, jak to przystało chrześcijanom, na mszy świętej. Dziękujemy za wszelkie dobro, które zostawił wśród nas, wśród swoich pacjentów, rodziny, pan profesor Romuald Dębski. I prosimy miłosiernego Boga, żeby go przyjął do swego królestwa na zawsze. Amen. Powstańmy, by się modlić. Ciebie prosimy. Za najbliższych, za panią Marzenę, małżonkę pana doktora, za chłopaków, za Kubę, Filipa, Aleksandra, Michała, Kamila, Kalinka też na świecie się pojawiła, więc wspomnijmy też małą Kalinkę, wnuczkę pana doktora, babcię Dorotkę, waszą rodzinę, waszych bliskich. Prośmy, żebyśmy umieli należycie odczytać katechezę życia i śmierci waszego taty. Ciebie prosimy. Prośmy też o to odczytanie tego DNA Bożego, które przyjęliśmy poprzez chrzest, które najczęściej nasi rodzice nam przynieśli swoją decyzją, ale w dorosłym życiu, żebyśmy umieli odkryć tę przynależność do tego niezwykłego świata Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, do świata Boga. Ciebie prosimy.